Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno. I dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat uczynić, coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Pełne dramatyzmu jest to dzisiejsze drugie czytanie, gdy Paweł mówi o tym, że przechowujemy jakiś wielki skarb w naczyniach glinianych. Coś wielkiego w czymś, co jest bardzo kruche, co w każdej chwili może się rozbić. I mówi jednocześnie o tym, że żyjemy w niedostatku, ale nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, ale nie giniemy. Tak jakby ten skarb, jakaś wewnętrzna siła wciąż dawał nam możliwość, abyśmy powstawali, abyśmy prawdziwie byli Chrystusowi, przeżywając Jego Paschę. Dzisiejsze pierwsze czytanie jednak i Ewangelia będzie mówiła o tym, co jest na cześć Paschy, co jest na cześć ustanowione, na cześć wyjścia z niewoli egipskiej, a mianowicie o szabacie. Szabat, dzień pański, dzień bez czynienia. Gdyby nam przyszło zrobić jakąś listę, gdzie Bóg jest w naszym życiu i tak czasowo określić, czemu się oddajemy i co poświęcamy, ile czasu na co poświęcamy, to prawdopodobnie Bóg będzie za naszym psem i kotem, gdzieś na samym końcu. Może się tak okazać. Stąd to przykazanie szabatu jest czymś, co ma nas jakoś ochronić, aby ten Bóg z naszego życia naprawdę nie ulotnił się i nie wyparował. Czy jednak chodzi tylko o to, jaki jest sens szabatu? Czy chodzi tylko o to, aby w niedzielę przyjść do kościoła i powstrzymać się od pracy? Jaki jest sens szabatu? Jaki jest sens tej niedzieli, tego Dnia Pańskiego? Dwie kwestie, jakie wydaje mi się warto tutaj rozważyć. Pierwsza to jest ta, na którą właśnie wskazuje pierwsze czytanie. Skoro ten dzień, szabat, jest jako ustanowiony jako pamiątka naszego wyzwolenia, wyjścia z niewoli egipskiej, to nam pokazuje, że świętowanie jest związane z naszą godnością. Że ja nie jestem niewolnikiem, nie jestem kimś, kto jest zaprzęgnięty jak wół 7 dni w tygodniu do roboty. Ale jest coś, co jest ponad pracę. Jest coś, co jest ponad to i co jest związane z moją godnością. I tego zagubić mi nie wolno. Jezus, który przychodzi i dzieło Jezusa, to jest wyzwolenie. A i wyzwolenie szczególnie wydaje się
z takiej religijności, która jest jakimś wiązaniem ciężarów nie do uniesienia. Przewrotne jest serce człowieka, który z tego, co ma być przestrzenią wolności i odpoczynku, uczyniło nagle coś, co nas obciąża, co jest kolejną rzeczą pośród wielu rzeczy. Nie przestrzenią, nie czasem, ponad wszelki czas. Przestrzenią ponad wszelką przestrzeń, tutaj jakoś ustanowioną po to, aby odpocząć, aby świętować to, co jest godne. Ale staje się czymś i to czyni nasze serce jakoś przewrotnym, czyni nagle czymś, co nas dodatkowo obciąża. Jezus przychodzi, aby nas z takiego myślenia, z takiego działania wyzwolić, z takiej religijności, która jest zniewoleniem i z religijności, która jest związana też z kontrolą przez jakąś kastę. A zatem dzieło Jezusa to wyzwolenie. Jezus wskazuje i pokazuje nam, że uczynki, które są dokonywane z miłości, nawet jeśli to jest uczynek, który jest miłością względem samego siebie, jest świętowaniem szabatu. To łuskanie kłosów w szabat jest właśnie czymś takim. Jezus pozwala na uczynki, które są uczynkami miłości. Przykazanie miłości, które Jezus przyszedł ogłosić jako najważniejsze. Ono jest jakby takim kluczem hermeneutycznym do zrozumienia wszelkich praw, wszelkich nakazów i zakazów. Chodzi o miłość. On jest Panem szabatu. Ale jest też drugie znaczenie szabatu, wskazujące nie tylko na wyjście z niewoli egipskiej i związane z godnością człowieka, który nie jest niewolnikiem, ale to drugie znaczenie szabatu mówi o odpoczynku po dniu stworzenia, po dniach stwarzania, gdzie czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg odpoczął. Ale jaki to jest odpoczynek? Nie jest to, nie ma w nim jakiejś bierności, nie ma w nim tylko zaprzestania robienia, nie ma w nim tylko zaprzestania pracy. Ale to bardziej przypomina coś, co czyni artysta. Bóg jest artystą, który stwarza świat. I w momencie, gdy stworzy świat, jakby robi krok wstecz i obserwuje, i patrzy, i widzi Bóg, że to, co stworzył, i człowiek, który stworzył właśnie dla tego dnia odpoczynku, dla szabatu, jest czymś pięknym, jest czymś bardzo dobrym. Bóg jest pełen zachwytu w swoim patrzeniu. Sens szabatu to jest sens tego, czy ja potrafię się zachwycić. Jedno ze znaczeń słowa szabat, jego etymologia wskazuje właśnie na obserwowanie, że jest to związane z patrzeniem. Czy ja umiem zaprzestać, zatrzymać się, zrobić jak artysta, krok wstecz, spojrzeć na swoje dzieło, spojrzeć na dzieło Boże i stanąć w pełni zachwytu. Wielką biedą jakąś, i to jest bieda, która bym powiedział, powinna nas samych wprawić w jakieś drżenie, w jakiś lęk, to jest to, że niezdolni do tego zachwytu są faryzeusze i zwolennicy Heroda. Czyli nagle się okazuje, że władza religijna i władza cywilna jednoczą się w zatwardziałości swojego serca po to, żeby Jezusa zabić. Jednoczą się, bo nie są zdolni do zachwycenia się tym, że Pan ratuje człowieka z uschniętą ręką. Że tego dnia właśnie uzdalnia go do pracy, uzdalnia go do czynienia. Ale nie tylko uzdrawiając jego rękę, uzdalnia go do pracy, ale uzdalnia go też do przyjmowania darów i do ofiarowywania tych darów. Przyjęcie i obdarowywanie. To jest symbolem tej uschłej ręki. Ten człowiek jest niezdolny do tego, aby być obdarzonym łaską, ale tak, żeby być łaskawym. Chrystus, i tu nad tym trzeba nam się zachwycić, tak jak wzywa w przypowieści o dwóch synach marnotrawnych. Wzywa Pan Jezus do jednego z tych braci. Wychodzi ku niemu, do tego starszego brata i mówi, trzeba nam się radować, bo ten brat twój był umarły,
a znów ożył. Trzeba nam być w szabacie, trzeba nam być i wejść w zachwyt nad tym, że Pan mnie i Ciebie ocalił. Prawdziwe świętowanie, prawdziwa niedziela to jest wejście w zachwyt, że zostaliśmy ocaleni. Każdy z nas, kto jest niezdolny do takiego zachwytu nad sobą, niezdolny do zachwytu nad drugim, to naprawdę niech zadrży dzisiaj. Niech zadrży dzisiaj, bo w tej sprawie, bo to jest kwestia zbawienia. To jest kwestia tego, czy jesteś, czy będziesz zbawiony, czy jesteś zdolny do zbawienia. Tego, czy jesteś w stanie się ucieszyć. Właśnie to. Straszne jest to właśnie, to jest jeden z nielicznych momentów, gdzie Jezus spogląda na ludzi dookoła z gniewem i z jakimś wielkim smutkiem. Niech taki smutek, jeśli nie ma w nas tej radości, niech taki smutek stanie się też dla nas dzisiaj czymś zbawczym. A zatem prawdziwe świętowanie szabatu, o tym do tego w tym rozważaniu jakoś prowadzi mnie to słowo Pańskie. To jest to, czy ja wyzwalam, czy to, co czynię w niedzielę, jest rzeczywiście prowadzi do wyzwolenia, czy mnie samego, czy kogoś innego, czy to jest czyn niedzielny, czy ja wyzwalam i drugie, czy raduję się z wyzwolenia innych.